Dobry wieczór w czwartek 22 sierpnia. Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Prawie 3 tygodnie trwa już wyławianie śniętych ryb ze zbiornika Dzierżno-Duże. Toksyczny zakwit złotej algi sprawił, że zbiornik stał się śmiertelną pułapką. Sytuacja krytyczna ma się stabilizować, tak przynajmniej przekonuje wojewoda śląski nadzorujący działania służb. Te tłumaczyły dziś, dlaczego rzeka Kłodnica zasilająca zbiornik w ostatnich dniach gwałtownie zmieniła kolor. Paweł Jędrusik. Wojewoda śląski Marek Wójcik poinformował dziś, że sytuacja na zbiorniku Dzierżno-Duże i czwartej sekcji kanału Gliwickiego stabilizuje się. Na dzień dzisiejszy skupiamy się przede wszystkim na ograniczeniu przepływu wody z zagrożonego obszaru do Odry. Tutaj śluzy na kanale Gliwickim w dalszym ciągu są zamknięte. Woda, która spływa poprzez rzekę Kłodnicę, ta woda jest oczyszczana dzięki eksperymentowi z użyciem perhydrolu. Służby cały czas wyławiają z wody martwe ryby, ale jak informują, nie napotykają na nowe. Dzisiaj na godzinę 10 na zbiorniku Dzierżno-Duże zebraliśmy 200 kg śniętych ryb, natomiast na czwartej sekcji 61 kg śniętych ryb. Pragnę podkreślić, że są to bardzo stare śnięcia. To już są ryby w bardzo dużym stadium rozkładu, więc nowych śnięć nie odnotowujemy. Zaniepokojeni mieszkańcy zwracali z kolei uwagę na rdzawy kolor rzeki Kłodnica. Jak informują służby, dzieje się tak z powodu procesu chemicznego, do jakiego dochodzi w wodach kopalnianych. Żelazo, które znajduje się w wodach kopalnianych, które są w głębi ziemi, jest na stopniu utlenienia drugim i wtedy wizualnie jest niewidoczne, jest przeźroczysta woda. Natomiast pod wpływem tlenu, który znajduje się w powietrzu, następuje utlenienie do wyższego stopnia, czyli do 4+, i wtedy to żelazo wytrąca się w postaci po prostu rdzy. Tylko do tej pory między innymi ze zbiornika Dzierżno-Duże wyłowiono 116 ton martwych ryb. Jest kara dla mężczyzny, który podróżował na dachu tramwaju. Chorzowscy policjanci ustalili jego personalia. 34-letni mężczyzna, mieszkaniec Chorzowa, został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł. W ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać człowieka leżącego na dachu jadącego tramwaju. Mężczyzna wszedł tam przez okno i w ten sposób przejechał kilka przystanków. Ta podróż zakończyła się, gdy mężczyznę zauważył motorniczy innego tramwaju. Policjanci po analizie zapisu monitoringu rozpoznali 34-latka. Ten nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. O kilkusetmilionowym zadłużeniu Zabrza informowaliśmy już kilkukrotnie. Teraz przychodzi czas na trudne decyzje. Mają one ratować budżet miasta. Zaczęło się od zwolnienia ponad 100 pracowników Urzędu Miasta, potem zwolnienia wręczono aktorom z Teatru Nowego. Teraz na celowniku jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które już wkrótce, bo od nowego roku ma przejść w ręce marszałka województwa śląskiego. Szczegóły zna Karolina Komada. Sztolnia Królowej Luiza, Wieża Ciśnień, Kopalnia Gujdo i Muzeum Górnictwa Węglowego to wizytówki i symbole Zabrza. Myśmy tam tylko wjeżdżali tak na dół, tak pooglądasz, jako bajtle. Jeszcze to już, jak to zaprzestali, bo to już 20 lat temu było, nie? Wiem, że kopalnie naprawdę idzie i można zwiedzać i są warte, żeby istniały, nie? Mi się tak wydaje, nie? Obiekty istnieć będą, lecz będą mieć nowego właściciela. Trwa proces przejęcia Muzeum Górnictwa Węglowego. Od nowego roku ma stać się własnością samorządu województwa śląskiego, który do tej pory tylko współprowadził instytucje. Zarówno w 2023, jak i w 2024 roku Urząd Marszałkowski przeznaczył prawie 9 milionów złotych z budżetu na ich funkcjonowanie. Zabrze dokładało około 7 milionów rocznie. Ta kwota łączy około 16 milionów złotych, mniej więcej, którą województwo przeznaczy w przyszłym roku na funkcjonowanie Muzeum Górnictwa Węglowego. Nic to nie zmieni dla pracowników, nic się nie zmieni, jeśli chodzi o ruch turystyczny. Muzeum Górnictwa Węglowego jest atrakcją Zabrza, województwa śląskiego, rozpoznawalną w kraju poza granicami i z pewnością taką atrakcją będzie dalej. Projekt odpowiedniej uchwały został już przedstawiony radnym. Decyzja wynikać ma z kilkusetmilionowego zadłużenia miasta. W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy. Z rozwojem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu nierozerwalnie wiąże się wzrost kosztów utrzymania tej instytucji kultury i co za tym idzie wielkość obciążeń finansowych po stronie organizatorów. Tymczasem obecna sytuacja finansowa miasta Zabrze jest bardzo trudna. Miasto boryka się z problemami finansowymi, w tym ze spłatą istotnego zadłużenia.
Zanim projekt uchwały zostanie poddany głosowaniu, będzie on omawiany na poniedziałkowej komisji, podczas której mają zostać ustalone szczegóły przekazania muzeum. Dzisiaj nie udało nam się skontaktować z nikim z zarządu Zabrza. Sprawę przekazania skomentował przewodniczący Rady Miasta. Tam będą jeszcze takie dodatkowe informacje wskazane, też pokazanie chęci współpracy i rozwinięcia tej współpracy dalej z Urzędem Marszałkowskim, bo to, że gdzieś tam te udziały są oddawane, czy tam odsprzedawane, ta forma jeszcze też będzie dopracowana, to nie jest tak, że miasto Zabrze w jakiś sposób odżegnuje się od tego i nie wiem, nie chce mieć z tym nic wspólnego. Poniedziałkowe głosowanie nie będzie jednak jednomyślne. Pojawiły się już pierwsze głosy sprzeciwu. Wiemy wszyscy, jak wiele kosztów finansowych, ale też organizacyjnych poniosło miasto Zabrze na uformowanie, rewitalizację, wybudowanie tej infrastruktury turystyki poprzemysłowej, którą teraz w Zabrzu mamy, która jest pewnym flagowym osiągnięciem. To wszystko jest już tak naprawdę gotowe. Ta infrastruktura jest gotowa, żeby faktycznie stanowić bazę turystyki poprzemysłowej nie tylko w Zabrzu, ale też na Śląsku. Co mija się z wieloletnią strategią miasta. Choć głosowanie mogłoby się wydawać przesądzone, to na ostateczny wynik należy poczekać do poniedziałku 26 sierpnia. Tego dnia będą też omawiane inne sprawy dotyczące sytuacji finansowej miasta. Na razie nie grożą nam żadne ograniczenia. COVID jednak gwałtownie przypomina o swoim istnieniu. Od początku lipca rośnie liczba zakażonych na koronawirusa, ale również na wirus grypy. Dane są szczególnie niepokojące, bo zbliża się okres jesienny, czyli taki, podczas którego tych zakażeń będzie najprawdopodobniej jeszcze więcej. Paweł Jędrusik. Lekarze biją na alarm. Drastycznie rośnie liczba zachorowań na koronawirusa i grypę. Dane są szczególnie niepokojące, bo zbliża się okres jesienny, czyli taki, podczas którego tych zakażeń będzie najprawdopodobniej jeszcze więcej. Problem zachorowań na COVID i grypę dotyczy całej Polski, nie tylko Śląska. Jeszcze w maju wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w Katowicach odnotowała 150 zakażeń koronawirusem. Teraz jest ich znacznie więcej. W sierpniu na dzień dzisiejszy mamy ich prawie 3000. Także widać, że okres wakacyjny, okres kontaktów międzyludzkich, być może trochę na bakier z higieną w tym czasie, powoduje to, że mamy ewidentny wzrost zachorowań i ta choroba w środowisku, ten wirus w środowisku dalej w dalszym ciągu występuje i niestety zbiera też swoje żniwo. Tutaj mówimy o zgonach osób, które też cierpią często na różnego rodzaju inne powiązane choroby. Natomiast w tym roku takich zgonów spowodowanych COVID-em było 38. Wzrost liczby zachorowań eksperci zauważają od połowy lipca. Na szczęście są to przypadki dosyć łagodne, chociaż niektórzy pacjenci już wymagają po suplementacji tlenu czy wsparcia oddechowego. No i z całą pewnością takie same sygnały dostajemy również ze strony innych oddziałów zakaźnych w Polsce, tak więc jest to problem nie tylko Śląska, ale całego kraju. Eksperci jednak apelują, aby nie lekceważyć choroby i jeśli nie jesteśmy zaszczepieni, koniecznie to zrobić. Nie liczy się dla nich ani pora, ani miejsce. Wyruszają na ratunek zawsze wtedy, gdy jest taka potrzeba. Pracują w trudnych warunkach, nierzadko w nocy, szukając zaginionych. Tym razem Górnośląska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza szuka czegoś innego, mianowicie funduszy, by móc kupić za nie niezbędny sprzęt, konkretnie drona z kamerą termowizyjną. W tym celu ratownicy wyszli w charytatywną podróż głównym szlakiem beskidzkim. Magda Sincewicz. Tu już wiedzą, jak przydatny jest to sprzęt. Strażnicy miejscy z Zabrza od zeszłego roku mogą pochwalić się nowoczesnym dronem. Służy patrolom monitorującym zanieczyszczenie powietrza na terenie całego miasta. Jest to bardzo przydatne. Są to takie nasze dodatkowe oczy w pracy, dzięki którym w krótkim okresie czasu z jednego punktu jesteśmy w stanie obejrzeć bardzo duży obszar, bardzo dużo rzeczy wyciągnąć z tych obserwacji. Bo przecież nie zawsze z poziomu ziemi widzimy to, co zauważalne z powietrza i to jeszcze przy użyciu kamery termowizyjnej, bo to właśnie nocą. Członkowie Górnośląskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej prowadzą często swoje działania. Od 14 sierpnia działają na szlaku. Za nami 170 km. Pogoda nas nie rozpieszcza. Mamy szósty dzień marszu. Burze, deszcze, błoto, upał. Ale dajemy radę, idziemy do przodu.
jak zwykle. I nie robią tego dla siebie. Idą głównym szlakiem beskidzkim 500 km z 22 km przewyższeń i 64 szczytami dla innych. Idziemy, żeby wesprzeć akcję, którą organizuje Górnośląska Grupa Poszukiwacza Ratownicza odnośnie zrzutki na niezbędne narzędzie, jakim jest dron z kamerą termowizyjną. Wspomoże to na pewno technicznie poszukiwania ludzi zaginionych w terenach. Jak przyznają, w górskim terenie spotykają tych, którzy chętnie wspomagają ich akcję. Może to zrobić każdy, dołączając się do zrzutki. W sumie potrzeba około 30 tysięcy złotych. To jeszcze nie dyscyplina olimpijska, ale już ma swoją olimpiadę. Stolicą polskiego skata są Katowice. To tutaj 300 zawodników z całej Europy po raz pierwszy rozdaje karty w turnieju. Wśród graczy wielokrotny mistrz świata pochodzący z Niemiec, a także gracze polskiego związku skata. Gramy 15 serii na olimpiadzie, czyli 15 serii po 48 rozdań. Czas na serię to jest 2 godziny. I oczywiście po każdej serii będzie aktualizowana klasyfikacja. Gramy z systemem indywidualnym, drużynowym, tandemowym, czyli dwóch szkaciorzy mówiąc ogólnie, oraz mixed, czyli kobieta-mężczyzna. Bez względu jakim systemem toczą się rozgrywki, najwięcej pracy będą mieli trzej sędziowie, a przepis na sukces, choć jest jasny, to będzie raczej trudny do zrealizowania. 30% zależy od umiejętności zawodnika, 30% od szczęścia, a 40% jak karta idzie. Bo jak karta nie idzie, to może być pani mistrzem świata, nie kopcie se pani. Każdy zawodnik ma swoją rację i musi niekiedy sędzia rozstrzygnąć, czy ma rację, czy nie ma rację, według przepisów, nie? Bo to jest dużo szkaciorzy, co kiedyś grali w autobusach, na kopalniach, sobie były całkiem inne zasady gry tak zwane. A teraz jest dobrze, bo to jest normalizowane. Skat rozwija logiczne myślenie, a także pomaga myśleć matematycznie. Polski Związek Skata w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. Z tej okazji planuje przygotowanie programu komputerowego do nauki gry, który mógłby być wykorzystywany nawet w polskich szkołach. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. W imieniu Anny Tabaki zapraszam na kolejne jutro. Spokojnej nocy, dobranoc.